W Parku Jordana można powiedzieć, że Zarząd Zieleni Miejskiej pracuje w pełni, ponieważ pracownicy Zarządu Zieleni Miejskiej to nie tylko urzędnicy, którzy realizują zadania poprzez zlecanie prac. Tu w Parku Jordana pracuje zespół konserwatorów ogrodników i prace takie ogrodnicze, począwszy od przycinania trawy, plewienia, przycinania krzewów, aż po pielęgnację dużych, starych drzew. Te wszystkie prace wykonują pracownicy Zarządu Zieleni Miejskiej. Zespół konserwatorów ogrodników zieleni to jest zespół 22-osobowy. Jest to zespół, który codziennie wychodzi w tereny zieleni, tak żeby je utrzymywać. Mamy takie stałe obiekty na terenie Krakowa, które utrzymujemy sami. Do tych obiektów możemy zaliczyć Park Jordana, ale też utrzymujemy część parków kieszonkowych, część mniejszych skwerów, ale także wykonujemy liczne prace interwencyjne. Zajmujemy się zielenią na terenie całego miasta, nie tylko tutaj parku, więc jest sporo drzew, o które trzeba zadbać. Staramy się zadbać o bezpieczeństwo osób przebywających na parku, ściągając suche, niebezpieczne gałęzie. Codziennie pracę ogrodnik musi wychodzić w teren i tej pracy jest naprawdę dużo. Zarząd Zieleni Miejskiej też oczywiście ma do tego odpowiedni sprzęt. To są różnego rodzaju urządzenia do pielęgnacji zieleni, od sprzętu koszącego do sprzętu, który wspomaga w pielęgnacji drzew, czy też narzędzia ręczne. Część tych narzędzi ręcznych mamy już elektryczne, tak samo część mniejszych samochodów to są samochody elektryczne, czyli też wytyczamy trendy, tak żeby inni wykonawcy mogli się na czymś wzorować.